Cześć, to Ambrogowski, witajcie właśnie w kolejnym odcinku tajemniczko z tych gier. To my właśnie z Far Cry 5. I w dzisiejszym odcinku właśnie będzie trochę mało ciekawostek do pokazania. Bo siódmym odcinku w sumie, bo udało mi się. Ale na początku stodoje, maszyny od stodoli. Znalazłem parę tutaj nawiązań do potrzebnych części. Nawiązanie do Far Cry czy bez Dragon. Nawiązanie do Far Cry'a Primal. Jola, gdzieś jeszcze powinna być taka bliska. Albo trochę gdzie indziej będzie. Trochę gdzie indziej. Góra, o tutaj chyba będzie. Span kraju Primal. O, Span kraju Primal. To nawet nie wiem co to z jakiej gry, ale coś myślę jakoś trochę jaszy. Nawiązanie do Assassin Origins. Jeżeli ktoś jest z fanem Assassin Origins, to niech napisze w komentarzu. Ja nie mogę. Nawiązanie do Watch Dogs 2 czy 1, bo ta na dole jest dwójka. Nawiązanie do Far Cry'a Primal. Nawiązanie do Far Cry 3 bez Dragon, czyli tam do starego stroju. Nawiązanie do Far Cry'a 3, bo jest twarz chyba tego. No. Nawiązanie do Far Cry'a Primal, o ile się nie mylę. Poszukam jeszcze. Czy gdzieś jeszcze nie ma? Chyba gdzieś jeszcze nie będzie już tutaj. Dół. Nawiązanie do Far Cry'a Primal, do tego stołu potrzebnego, o którym mówiłem. Przylecę jeszcze tutaj, żeby mieć jakoś włosów, chyba nie. Kask? Chyba też nie. Rękawice i pierścienie też chyba nie. Dobra, moi drodzy, teraz chyba idziemy do. Pojedziemy w sumie. Nie na misję, ale chyba do sklepu, bo. I tutaj kolejna ciekawostka jest właśnie to dziwny znak. Nie wiem czym jest ten znak, to chyba jest znak UFO, ale jeszcze tutaj pojedziemy, byśmy mogli. A w ogóle mam to zaznaczone? Czy nie? Nie ma. Usun. Mam, dobra, jedziemy, żeby przyspieszyć. Oby, jeżeli ma. O matko, zobaczymy. Lepiej szybko spiętrzamy od nich, żeby. No, nie kokonali, żeby mnie znowu nie.
Bo co ja chyba nie robię? Dałem grać. A właśnie, no pięknie. Po prostu, wiesz. Dobra. Postaram się jak najszybciej pojechać, żebyśmy mogli jakoś w limitalnym stopniu tam być. Ominę wszystkie moich wrogów w tej grze. Dobra, bo tak wyższe sałki pokazuję, czy mam jechać. Dobra. Krowa, przepraszam. To mam być dzisiaj łagodny, ale nie da się, kurde. Jak zawsze, ale z Borkowski nie zawsze jakoś łagodny. Chyba w każdej grze, nie wiem. Jadę szybko jak się da, kurde, żebyśmy mogli być tam najszybszej. Ale sam zauważcie, że początek dobrze chyba przyjmie. Ale później to już chyba nie wiem jak to wyjdzie. Dobra, zresztą myśleliśmy, że jak najszybsze ucieknijmy. Oh my god. To dziwna gwiazdka. Dziwna gwiazdka. Dobra, jedziemy. Nie mam pytań. Dobra. Oh my god. O, to musisz przeżyć. Musisz. Ej, w ogóle dobrze tu jechaliśmy? Nie, tam! Tam! To mańki. Ja muszę tam być tu jechać. Dobra, jeżeli ktoś będzie. Dobra. Wchodzimy. I pokażę wam to z góry. Tylko pytanie jak się podnosi. O. Ja się trochę chyba naszy. Polećmy tęby. Bo ja po prostu pierwszy raz takie coś. Dobra. Okej, okay. I tak właśnie wygląda to logo. Co nie? Bo mnie to jakoś ciekawiło. Mnie to bardzo ciekawiło. Dobra, a co tam jest? A da się jakoś teraz zmniejszyć. A jak opuszczę pojazd? Aj, standardowy Alex Borkowski. Standard. Jeszcze zobaczmy, co tam jest. Co tam w ogóle jest? Ja zawsze tutaj przyjeżdżałem jakoś pod łukiem, czyli na drodze. Ale zawsze mi to jakoś ciekawiło, bo widziałem tylko trawę, helikopter i trochę ziemi. Okej. Okay. Jeszcze raz zobaczmy co tam jest, bo teraz, czy dobrze w ogóle. Tak, dobrze ziemi. Może zaraz. Dobra, to ma wszystko bardzo dobrze. Dobra, przebijamy się. Kurde, nie mam pytań. Ja się trochę. Dobra, jesteśmy na tym otóż polu. Dobra, i powiedzmy tutaj. Co to jest?
krowy są zabite. Chyba przez tych ludzi. Patrz, czemu jedna krowa się świeci? To dziwne. Netka ma. Więc chyba była ta krowa do kupienia, ale jest zabita. I świeci jej się chyba brzuch. To dziwne. Jeszcze pojedziemy do następnego miejsca. Tylko kurde, słonia chcę teraz. Słonia czy mamut? Bo tak jakoś mi się kojarzy. Gdzieś tutaj pobiłem, nie, trochę jeszcze dalej. Na innych terenach to ja nie byłem, więc... Dobra, jesteśmy my tutaj, jesteśmy. Czyli... Nie... Skóry to widać tylko... niebo. Ciekawy jestem, co tutaj jest. Może jakieś coś tutaj na ciekawostki. Ale to chyba w następnym odcinku sprawdzimy. Tylko muszę kurde znaleźć. W ogóle sobie tutaj pepnimy, tak? Później się poszukam. Czy mnie teraz poszukam, jak się to coś topniemy tam? I... Poszukam chyba tego mamuta, bo... A go gdzieś spotkałem, poza grania. Nawet jeszcze nie przyszedłem za ufabu, więc tym bardziej spotkałem go. Mamuta. Spotkałem go tym bardziej. Ale to mi mówisz? Nie, chyba nie. I tutaj jest nawet jeszcze chyba... Taka ciekawostka chyba... Dobrze, że tutaj w ogóle ten topniliśmy. Pamiętacie GTA 5, gdzie możemy zdarzyć się z tym? Z... Orłem. A ten orzeł chyba wystąpił w Assassin's Creed. Pamiętacie, jak my się zderzyliśmy z drzewem, które mam mnóstwo jabłek i spadają? To tutaj też chyba dasze. Aha, wjechałem bombę. Nie zauważyłem, czy tam jest bomba. Wjechałem bombę, Janu. Dobra, rozmawiaj już, to... Dobra... Czynienie na rękę... O kurde! Oh my god! Zapomniałem, że tutaj się bali, miejsce pasażera. Dobra, tylko się mam pokazać, czy... Aha. Nie, nie tak. Nie, bo ja się jakoś pierdolę.
chyba się nie da, albo trzeba jeszcze ciężkim. Chwila. Chyba się nie da, bo jak ja teraz... Jak się... Jak się tutaj poszarzyło? A to co to jest? Grillowane jabłka! Ja nie mogę! A co pan ma na bluzce? Pies. Mi się jakoś kojarzy z jednego youtubera, który on jest psem podczas ogrywania. Tutaj masz plagi. A zobaczmy jakie są te ogólne amunicje. Bo chętnie bym sam zobaczyć. Pokażę wam jak to wszystko wygląda. Ja porównacie z tym. A do tego? No to nie mam już pytań. Ej, ty... Dobra, mi się jakoś kojarzy z... Taki skin! Mi się jakoś kojarzy z... CSGO. Wędki, A ta broń mi się jakoś kojarzy z portalem. Nie wiem dlaczego. Ta broń mi się jakoś kojarzy z portalem. Taka gra, portal, no znacie chyba ją. Ta broń mi się kojarzy z tego. Z Klizona Trójki? O ile dobrze pamiętam. Klizon 3. Ja kiedyś grałem Klizona 3. I mogę na samym panie, ta sam nie. Ja teraz o mnie chodzi, bo... A, z tej to ja wam pokazywałem. Boże, nie cienki samochód. To jest nadal na bromę. Dobra, aha, ja wczoraj grałem i znalazłem fajną jaskinę, którą nie mogę wam tutaj pokazać. Nie wiem, nie pamiętam gdzie to znaleźć. Ale spokojnie, zrobiłem zdjęcie. Proszę. Parę zdjęć właśnie podczas misji. To zdjęcie jest właśnie, to jest nawiązanie do Far Cry 3, tego głównego antagonisty, nie, głównego, no głównego antagonisty. To zdjęcie jest nawiązaniem do Far Cry 3, 4 i Primal, o ile dobrze pamiętam, bo ona, on jest występowany też w tych częściach. I jak mówiłem, Far Cry 3 bez Dragon, tym pierwszy ciekaw, nie, o tym stroju, to też właśnie chyba znalazłem to. To jest ten Far Cry 3 bez Dragon, który jest właśnie nagrywany podczas sceny. I balona znalazłem, który jest nawiązany do tego klauna, jak się nazywa, klaun
Klaun. Co? Co, co? Co z tym stylu? Czyli co? Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, no i na razie. Pa i cześć. Po prostu, jeżeli uda mi się jeszcze ciekawostki znaleźć w Funkrabie 5, po przejściu fabuły, przy jeszcze przed wyjściem fabuły pod koniec, no wiecie, to akurat jeszcze nie przyszedłem całą fabułę Funkrabie 5. Tutaj macie subskrypcję, tam gdzie zawsze, filmy. Czyli co, dajcie łapkę w górę. O matko. Subskrybujcie kanał. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. No i na razie. Pa!